Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku w mojej głowie tak jak widzicie rozpocząłem już tutaj partię od ruchu d4 poszło skoczek f6 więc ja tutaj c4 zajmuję dalej centrum przeciwnik e6 czyli najprawdopodobniej gońca na b4 będzie chciał wrzucać ja się tego nie boję skoczek c3. No i zobaczymy co przeciwnik zrobi. Bo tutaj generalnie są oczywiście różne opcje. No Czarny może do gambitu hetmańskiego przejść. Obrony Mimzowicza może dalej grać. C5 też są tacy, co grają. To do, do nowoczesnego Benoniego przechodzi. Przeciwnik zdecydował się na koniec B4. No tutaj muszę przyznać, że wiele różnych wariantów grywałem. Między innymi Hetman C2, z którego kurs nagrałem. E3, Konigie E2 też grywałem. Ostatnio sobie też grywam F3, także spróbujmy to F3 tutaj przeprowadzić. W paru partech turniejowych mi się zdarzyło to grać. Dosyć ciekawe tam pozycje powstają. F3 jest dosyć takim. Agresywnym trzeba przyznać podejściem, ponieważ biały od razu chce zagrać E4. No i właśnie czarny słusznie tutaj to pole E4 zabezpiecza, przeszkadza. No to ja A3 sprawdzam, co on z tym gońcem chce zrobić. Oczywiście, jeżeli wybije, no to ja tutaj pionem odbijam na C3. W ten sposób wzmacniam swoje centrum. No i wiadomo, para gońców. jak to zwykle w szachach bywa, są plusy, są minusy. No bo jeżeli czarny wybija na C3, no to ja mam tam parę gońców. Natomiast czarny za to ma tutaj błyskawiczny rozwój. No bo co by nie było, jeszcze biały tutaj za bardzo nie porozwijał. Jeszcze będzie trzeba E3, goniec D3 zagrać i tak dalej. No i zobaczymy wobec tego, co tu przeciwnik zrobi. Czy roszada, czy C5 agresywne. Natomiast, no nie wiem, mi się tak dosyć przyjemnie te struktury z F3 gra. Wydaje mi się, że to dlatego, że gambit hetmański ten z F3 grywam. Ustawienie i tutaj podobne struktury po prostu powstają, więc takie w moim guście. Dobrze, więc przeciwnik C5, atak na centrum. No to ja tutaj wybijam na D5 z planem E3, goniec D3. No i teraz przeciwnik właściwie ma dwie opcje: albo tutaj skoczkiem, albo pionkiem. Jeżeli przeciwnik wybije skoczkiem, no to jest tam taki dosyć skomplikowany wariant z DBC5 grałem kiedyś z takim mistrzem FIDE 2300 coś właśnie ten wariant i tam dosyć szalone te pozycje powstają bo biały często gra e4 królew f 2 tutaj te piony są takie porozbijane jest para gońców, bardzo dużo się dzieje w tych pozycjach są takie dosyć niestandardowe co w wielu przypadkach jest po prostu na plus, no bo tak jak widać, tutaj przeciwnik już się dosyć długo zastanawia, także ewidentnie jakoś go trochę zbiłem z jego przygotowania. No już przeciwnik zaskoczony, no to już jakiś plusik zawodnik z Austrii. No dobra. No tutaj w sumie nie wiem, co ona się stara wyliczyć, no ale zobaczymy. Natomiast generalnie mi chodzi o to, żeby zagrać E3. Goniec D3, skoczek E2, zrobić krótką ruszadę, później jakieś wieża A2, przerzucenie tego skoczka na G3, wieża E2 bądź F2 i chcę przeprowadzić E4, żeby zająć to centrum pionami. To oczywiście w przypadku, kiedy przeciwnik pionem wybija, natomiast jeżeli skoczkiem, wy... A, zdecydował się pionem, ale jeżeli skoczkiem, to tam DC, właśnie z planem E4, są bardzo ciekawe pozycje. No dobra, no to tutaj E3. Planem oczywiście, koniec DETH. Właściwie czarny. No, w tym momencie w ogóle teraz wczoraj się skończył ten turniej Tata Steel, i tam mi się kojarzy, że tego typu. że to F3 było grane. Ale już nie pamiętam w której partii, ale coś mi się takiego kojarzy, że gdzieś, gdzieś mi tam mignęło. Natomiast to. Szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem, dlaczego czarni ludzie w ten sposób grają. Bo jeszcze te warianty ze skoczkiem D5 to jestem w stanie zrozumieć, no bo rzeczywiście biały jest w tyle z rozwojem, no więc czarny stara się natychmiastowo zaatakować, natychmiastowo białemu utrudnić życie. Natomiast ustawianie się w ten sposób, no to ja tutaj prędzej czy później do tego E4 się przygotuję. Dobra, więc przeciwnik zagrał C4, czyli niech Chcę tutaj wpuścić mojego gońca na D3, a swoim gońcem będzie chciał wjechać na F5. Ok, w związku z powyższym ja tutaj chyba tak bardzo agresywnie podejdę do tematu. Mianowicie zagram tutaj przez G4, skoczek E2, goniec G2 i krótka roszada. Bo tutaj w tej sytuacji nie mogę pozwolić na to, że przeciwnik ustawi tego gońca na F5, zrobi krótką roszadę, ustawi wieżę na E8 i całkowicie zabunkruje wtedy ten punkt E4. Przez co ciężko mi będzie mój plan zrealizować. Wiadomo, każdy kij ma dwa końce, więc tutaj dalej jestem w tyle z rozwojem, no ale. Są, są plusy, są minusy, tak? Teraz to pole F5 mam zabezpieczone. Też mój król raczej tutaj będzie bezpieczny. Goniec G2, krótka roszada. Gdyby czarny miał czarnopolowego gońca na D6, no to wtedy rzeczywiście bym się tutaj martwił. Jeżeli goniec byłby tutaj na D6, no to zrobienie krótkiej roszady, no to wyglądałoby tutaj dosyć podejrzanie. Ale w tej sytuacji, kiedy czarnopolaka nie ma przeciwnik, a ja mam, to. Raczej się tutaj niczego nie obawiam, po prostu goniec G2. Ten goniec jeszcze elegancko będzie wspierał E4. W razie co mam możliwość grania nawet przez G5 bardzo agresywnie, także to wygląda bardzo spoko. No czarny czarny zazwyczaj w takich sytuacjach no to kombinuje jakiś przerzut skoczka na słabe pole B3 i jedzie tutaj pionami. Natomiast zobaczymy, co tutaj wykombinuje w tej sytuacji, bo dosyć długo się zastanawiam. No, tu mi się wydaje, że goniec G2 i krótka roszada to naprawdę bardzo przyjemne ustawienie. I tylko kwestia się pojawia właśnie, co z tym gońcem C1 zrobić, ponieważ ten goniec C1 często jest taki po prostu ograniczony przez te pionki z jednej i z drugiej strony. W związku z powyższym... Najczęściej, no to się przeprowadza po prostu E4, żeby. I zająć centrum i właśnie tego gońca zaktywizować. Natomiast, jeżeli doszłoby do jakiejś sytuacji, że czarny by jakoś bardzo zabunkrował to pole E4, że nie udałoby nam się tego przeprowadzić, no to w najgorszym wypadku przez A4 goniec A3 tego gońca zaktywizujemy. Więc tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że czarny musi działać naprawdę błyskawicznie. Jeżeli czarny natychmiastowo nie zaatakuje, nie utrudni białemu życia, no to biały. Po prostu fajnie się aktywizuje, finalnie zajmuje to centrum, no i wtedy czarny ma naprawdę grube, grube problemy. Ok. Tutaj dalej zastanawia się i zastanawia przeciwnik. No ale dobra, no lepiej, lepiej żeby teraz się zastanawiał, niż jak, jak co po niektórzy przeciwnicy, kiedy już pozycja jest kompletnie przegrana i zaczynają myśleć. No nie wiem szczerze, czy coś tutaj innego w ogóle czarny może zrobić. No, rzeczywiście zdecydował się na to skoczek c6. Dobra, to ja kontynuuję z moim planem. No bo tak się jeszcze rozglądałem, rozglądałem, czy tutaj w ogóle cokolwiek innego może zrobić. Ale jak zagra h5, no to ja pchnę g5, zagram h4 jeszcze, wzmocnię tego pionka. No generalnie u przeciwnika na, naprawdę ogromny problem. A po... Korzystając z momentu, pod poprzednimi nagraniami się pytaliście, co ze streamami się stało. Streamy teraz są na Twitchu od poniedziałku do piątku. O 9 streamuje trening i o 20.30, no, różne inne szachowe rzeczy są na streamie. Także oczywiście zapraszam na te streamki. Link znajdziecie w opisie kanału. No, ale wiadomo, kanał Dawid Czerw na Twitchu nie da się nie znaleźć. No dobra, tutaj przeciwnik dalej duma i duma. No ale B5A5 tutaj musi po prostu ruszyć, bo... Jeżeli on mi w jakiś sposób tutaj na hetmańskim nie utrudni życia, gdzie on ma 4 piony na 3, no to jeżeli tutaj nie zaatakuje, to ja zrobię roszadę, się umocnię, zagram to E4 i wtedy to już naprawdę będzie miał grube problemy. Oczywiście jeszcze muszę uważać na tego pionka G4, który tutaj właśnie dosyć do przodu poszedł. Ale to raczej wielki problem nie będzie. Dobrze, więc przeciwnik tutaj słusznie rzeczywiście kombinuje. Chce wjechać w tej sytuacji na B3. No i teraz pojawia się pytanie, czy ja będę jakoś na to reagował, no bo. Z jednej strony nie chciałbym tego gońca oddawać, no ale z drugiej strony to już byłoby dosyć dużo, że tak powiem zmarnowanych posunięć, jeżeli bym tutaj zdecydował się jakieś wieża B1 i goniec B2, no bo tutaj daleka droga, żeby tego gońca zaktywizować, więc ja myślę, że tu po prostu parkę gońców oddam, ale za to... Przyspieszę, przyspieszę z dalszym rozwojem. No, bo właściwie jedyne, co mi tutaj do szczęścia brakuje w tej sytuacji, to zagrać H3. I później zagrać E4. I już wtedy będę miał tutaj wszystko, co jest mi potrzebne, żeby przeciwnikowi życie utrudnić. Natomiast z drugiej strony, jeżeli on rzeczywiście zdecyduje się na to zagranie skoczek B3, skoczek bije C1, no to ten skoczek raz, dwa, trzy, cztery posunięcia wykona tylko po to, żeby wymienić się za gońca, który tak de facto jeszcze nic nie robił. Więc nie wydaje mi się, żeby to było jakimś większym problemem. A jeżeli przeciwnik wjedzie na B3, to ja będę chciał zagrać wieża A2, ponieważ ta wieża często po drugiej linii może się przydać. Czy to na E2 wjeżdża, żeby wspierać tego pionka, czy to na F2 wjeżdża, jeżeli tutaj linia F się otworzy. Więc z tej czy z drugiej strony rzeczywiście się ta wieża na dwójce przyda. Ok, więc wieża A2. Druga sprawa, że jeżeli ustawiłbym tę wieżę na B1, no to przeciwnik natychmiastowo tym pionkiem jest się w stanie zainteresować w ten czy w inny sposób. No dobra, natomiast tutaj nie wydaje mi się, żeby to były jakieś większe kłopoty. No i właśnie kwestia, żebym to h3 zdążył zagrać. Chociaż jeszcze się zastanawiam, czy w takim razie ja nie powinienem od g5 w ogóle zacząć. g5, wygonić skoczka i później h4. Natomiast wydaje mi się, że bez czarnopolowego gońca to pójście g5, h4 będzie zbyt optymistyczne no bo on później wrzuci h6 i natychmiastowo mi te pionki rozbija no nie, to, to, to będzie lekka przesada tym bardziej, że wtedy straciłbym kontrolę nad polem f5 i goniec już by się tutaj zaktywizował no więc trzeba też mierzyć siły na zamiary e, dobra, czyli przeciwnik tym pionem się chce zainteresować. No i teraz muszę tutaj dobrze przeliczyć. No bo tak, jeżeli zagram zgodnie z planem H3, skoczek bije C1, hetman bije C1, bronię. No i wtedy hetman E7 i przeciwnik już podwójnie będzie atakował na E3. Zagram E4, no to D bije E4, F bije E4, skoczek bije E4. No i tutaj niestety zostanę bez piona w związku z powyższym wydaje mi się że spoko pomysłem e, będzie zagranie najpierw skoczek g3 i w ten sposób, raz że wspieram zagranie E4, dwa że zwalniam tutaj pole dla wieży, a ta wieża na E2 się bardzo przyda na E2 bądź na F2. Czyli widzicie tutaj po prostu po każdym ruchu przeciwnika, patrzę co ten przeciwnik kombinuje. Że on tutaj na ten punkt E3 się nastawia, no to od razu trzeba było popatrzeć, co on tak de facto z tym punktem E3 kombinuje. No i rzeczywiście, jeżeli zostawiłbym tego skoczka na E2, no to z tym punktem E3 Mógłbym mieć problemy, a tego oczywiście wolałbym uniknąć. No i w sobie teraz dobre pytanie, co on dalej będzie robił? No bo, skoro mi się osłabił teraz pionek C3, no to być może czarny zdecyduje się w ten sposób zaktywizować. Natomiast wtedy to już bym się tak zaczaił z jakimś G5, chociaż tutaj. Pole F5, no ale pole F5 teraz mam pod kontrolą skoczkiem, więc o to się nie muszę, tego się nie muszę obawiać. No z tym, że nie bardzo mi się podoba ustawianie takiej struktury pionowej, bo jednak ten pionek E3 zawsze będzie słaby, zawsze będzie odstały. Więc znacznie bardziej by mi pasowało pójście w ten sposób i ewentualnie w ten sposób, bądź jeżeli przeciwnik wybije to odbić, no bo wtedy pionek C4 się osłabi, ale do tego pionka C3 to się tu nie muszę obawiać, no bo mm, zagram Hetman C2 e, po Hetman A5, no i w razie wybicia no to odbiję Hetmanem i tutaj Hetman wszystko będzie elegancko zabezpieczał. E, a przeciwnik też nie ma czasu, żeby się zaktywizować na przykład w ten sposób. E, ponieważ już wtedy no to zagram H3 E4. Dobra, jeżeli on ustawił gońca na E6, no to trochę się pogodził ze swoim losem, mam wrażenie. No bo jednak ten goniec tutaj wieży przeszkadza, czyli on już tutaj o to pole E4 nie walczy. No i teraz pojawia się pytanie, czy mogę sobie pozwolić na to H3. Ponieważ po H3 niebroniony będzie ten skoczek z G3. Natomiast tutaj ciekawostka, bo po H3, Hetman C7 to ja już się mogę cofnąć, ponieważ już czarny nie ma pod ostrzałem tego punktu E3, więc się nie mam czego obawiać. No dobra, to wobec tego gram po prostu H3, czyli po prostu zgodnie z planem zabezpieczam tego pionka G4 i E4 będę chciał przeprowadzić. I tutaj właśnie na Hetman C7 to zrobię cofkę. I później, jak przeciwnik będzie wybijał, odbije E4 i ten skoczek być może nawet na F4 wejdzie, bądź jeżeli będzie taka potrzeba, to przygotuję powrót jego na G3. Natomiast, no, chyba tutaj żadnych problemów nie ma. No bo raczej bym nie chciał bronić tego skoczka w ten sposób, bo wtedy już jakieś tutaj właśnie nieprzyjemności po linii H mogą się pojawić, a tego bym wolał uniknąć. Chociaż z drugiej strony ten hetman na c7 czy na d6 to też nie na długo będzie działał, no bo jak pchnę e4, f odbije pionem, no to już dalej będę mógł grać e5. No więc wygląda to bardzo dobrze. Przede wszystkim grając e4, no to zajmuję sobie centrum, a jeżeli zajdzie ta wymiana pionków, no to wtedy mój goniec się będzie aktywizował, a dwa, że też po linii f moja wieża będzie bardzo dobrze działała. Także no zmierza to wszystko w bardzo dobrym kierunku. Właśnie te struktury z C4... Są dla czarnego takie, że wóz albo przewóz, ponieważ dopóki ten pionek atakuje na D4, no to wcale nie jest białemu tak łatwo przeprowadzić to E4. Natomiast jak tylko ten pionek idzie do przodu, no to oczywiście czarny zajmuje więcej przestrzeni, ma tutaj więcej miejsca, ale też z drugiej strony zdejmuje tę presję na punkt D4, co jest wiadomo pewnym minusem. No ale w szachach zawsze są plusy, są minusy. Dobra, on się zdecydował pójść tutaj. No dobra, no to zgodnie z planem to skoczek E2. Chociaż z drugiej strony, jeżeli tym skoczkiem na E2 się będę wycofywał, to wtedy przeciwnik może odejść gońcem i tutaj E4 nie będę mógł przeprowadzić. Hmm. Przyszedł mi do głowy taki manewr skoczek H1, skoczek F2, no bo chcę, żeby ten skoczek wspierał to E4, ale żeby był bezpieczny. No dobra, no to. No, skoczek generalnie w rogu, no to stoi tragicznie, wiadomo, ale w tym konkretnym przypadku to jest to środek do celu. Oczywiście, tym skoczkiem tam. Nie będę chciał stać po wsze czasy, ale na F2 on myślę, że bardzo dobrze będzie wspierał to zagranie E4. No i później jak pchnę E5, to ten skoczek sobie wskoczy zapionkiem na E4. To jest generalnie bardzo dobre połączenie, kiedy tutaj E4 zachodzi wymiana E5 i właśnie później skoczek wskakuje zapionka i ma bardzo fajne placówki. Ta struktura wtedy współpracuje dobrze z figurami. No dobra, czyli przeciwnik się tutaj na jakiś goniec A4 nastawia. Mhm. No dobra, no to cóż, ta wieża na A2 roboty zbytnio nie ma. W szachach bezrobocie jest nielegalne. No to trzeba by jej robotę wobec tego znaleźć. Ten Hetman, w razie co też tędy będzie się chciał włączyć do ataku. Także tutaj, wiadomo, walka jest taka bardzo manewrowa, tutaj, pomału, pomału, ale ja tak właśnie staram się skoncentrować moje figury na skrzydle królewskim, no i tymi figurami będę chciał ruszyć oczywiście do akcji i utrudnić przeciwnikowi życie. No dobra, to zobaczymy, co on tutaj będzie kombinował. No bo ja mam naprawdę cały czas bardzo prosty plan. Między innymi dlatego mi się te struktury z F3 podobają. No bo tutaj biały dąży sobie po prostu do zagrania E4, będzie chciał zająć centrum, Na no czarny naprawdę tutaj musi się toczka w toczkę tłumaczyć bardzo dokładnie. Inaczej szybko ma spore kłopoty. I tutaj jeszcze 3 minuty na zegarze. No tak w sumie się rozglądam, ale jak on nie ruszył z tym A5B5 jeszcze ustawił tego gońca na E6, później tego gońca cofnął. Wydaje mi się, że przeciwnik tak bardzo. Naokoło gra? No w sensie tak dużo czasu traci w tej weftę latając. No dobrze, no to teraz pytanie, czy mogę przeprowadzić E4 E4, D4, E4, F4, E4, skoczek E4. No gornicę 4, 4 nie da rady na ten moment. Mm. No. No i teraz mam pewien dylemat, ponieważ nie chciałbym grać najpierw skoczek F2, bo przeciwnik mi tutaj wejdzie hetmanem i będzie mi tutaj życie utrudniał w stopniu znacznym po trzeciej linii, chociażby a też kto wie, czy jakieś H5. Czyli w związku z powyższym, najpierw bym Hetmana chciał włączyć do akcji, ale to się za to będzie wiązało z oddaniem pionka. No bo jeżeli przestawię tego Hetmana na H4, no to przeciwnik zbije na C1, wieża C1 i na A3 leci. No to wobec tego G5 tutaj wygląda bardzo rozsądnie. Żeby tego skoczka przepędzić i E4 wtedy. No dobra, ale G5 jeszcze pytanie. Co jak ten skoczek pójdzie w tę stronę? I później ja zagram E4, a on skoczek G3. Okej. Okay. Czyli z tego wszystkiego wynika, że. Hetmany pasowałoby mi wymienić, no bo jakby nie miał tego Hetmana, no to lecę wtedy się nie zatrzymuje. Dobra, no to zagram Hetman E1, bo to tak czy siak jest przydatne, wspierając E4. W sumie jeszcze mam kolejną możliwość, żeby zagrać goniec B2. No wiadomo, że ten goniec na B2 to będzie jedna wielka tragedia, tak? To tutaj byśmy mogli pionka postawić na B2 i będzie ten sam, ten sam efekt, ale chodzi po prostu o to, żeby on bronił tego pionka A3, a jak już przeprowadzę E4, no to tego gońca się zaktywizuje. Czy to nawet poświęcę pionka w ten sposób. Kluczowe jest to, żeby te moje piony ruszyły i żeby przeciwnik nie mógł tutaj jakoś wpaść i mi mm, życie utrudniać. No dobra, no te 4 tutaj rzeczywiście będę chciał przeprowadzić. No w sumie jedyne, co jeszcze czarny tutaj może zrobić, to... Jakoś zdwajać te wieże, tak? To jedyna jego szansa, żeby mi tu życie utrudnił. Ale teraz to jest inna para kaloszy, bo ja nawet nawet być może tego pionka po prostu bym poświęcił, no bo mm, gdybym zagrał to G5, no i to skoczek H5 mi przeszkadzało, ale teraz już tego problemu całkowicie nie ma. Okej, okay, więc przeciwnik wybił, no to ja oczywiście tutaj odbijam. I B5. No ale to on z tą kontrolą rusza, ale tak dosyć niemrawo, prawda? No bo. Yy, kilkanaście posunięć temu właściwie mógł już to realizować. E, no dobra. No to po prostu wieża E1, wieża E1 i E4. No i co on mi tu zrobi? Po czarnych polach wszystko mam kryte, zero problemów, a jak zagram E4 i zagram E5, no to wtedy te piony już będą szły dalej. Oczywiście on będzie szedł ze swojej strony, no ale to już ten pionek D5 będzie tutaj podważany, i teraz jak goniec sobie odszedł z D7, znaczy teraz on już jakiś czas temu odszedł. Dobra, to teraz już ten plan realizuję. To jeszcze tego skoczka będę chciał tutaj wstawić na F5. Jak skoczek wjedzie na F5 i Hetman jeszcze wjedzie na G5, no to już tutaj naprawdę grubsze nieprzyjemności dla przeciwnika się pojawiają. No dobra, to ja jadę tutaj wobec tego zgodnie z moim pierwotnym zamysłem. No, i wiadomo, jeszcze tutaj na pionka E4, pionka E4, pionka D5 przeciwnik będzie musiał uważać. No, tutaj skoczek na F5. O, no, kolejna figura do akcji, prawda? Dobra, B4 on na ten moment jeszcze zagrać nie może. On będzie chciał jakieś Hetman B6 zagrać, żeby tu ewentualnie związanie wykorzystać. Aha, skoczka przestawia sobie do defensywy. No, kusi, żeby tego skoczka na D6 wprowadzić, prawda? Ale to, żeby on mnie tu nie zablokował. No dobra, no to F4 jadę. F4 jest myślę bardzo naturalne, no bo teraz y, i ten pionek E5 ma wsparcie. A po ewentualnym skoczek E6, no to mogę od razu tego skoczka y, przegonić całkowicie. Dobra, teraz już B4 on chce zagrać. No, ale to się nie mam czego obawiać, myślę. Przynajmniej nie widzę, żebym miał się tutaj czegoś obawiać. No dobra, no to ja jadę zgodnie z moim planem. No zobaczymy, kto tu będzie pierwszy. E, dobrze, więc tu wybijam. No i teraz jest bardzo trudna decyzja, czy ja chcę być na B4, czy ja nie chcę bić na B4. Mhm. E, uh -huh. No, bo mogłoby się rzucać w oczy F6, tak, żeby tam ewentualnie na G7 jakieś maty, no ale wtedy tu mnie zablokuje. E, Dobra, więc wiecie, jak ja to rozegram? Ja zbiję na B4, żeby on nie miał takiego wolniaka, i jak on tutaj odbije, to skoczek H5. Z ideą po prostu hetman G5 chociaż są tutaj też inne pomysły, przykładowo skoczek F6 Hetman H6. No tutaj gorąco wokół króla przeciwnika się zaczyna robić, no już nie wspominając o takim wręcz prymitywnym. Hetman G5, tak? Z naciskiem po prostu na punkt G7, a jeżeli przeciwnik pchnie na G6, to wtedy wiadę na F6. Także wydaje mi się, że tutaj już mój atak jest znacznie, znacznie silniejszy. Nawet jak przeciwnik zagra jakiś Hetman B6 z atakiem na pianka, to ja nawet nie będę tego pianka bronił, tylko Hetman G5 właśnie z naciskiem na punkt G7. To chyba pozamiatane. No nie wiem, h Ale H6 no to ja musi się skończyć, tragicz skończyć tragicznie. Dalej widzisz, jakiś prosty plan. Prosty, a skuteczny plan, to ja lubię. E, Okej, okay. dobra, czyli sprytnie. On chce tutaj tę przekątną po prostu całkowicie e, całkowicie zamknąć. No dobra. Okej, okay, bo teraz rzeczywiście nie mogę tutaj wjechać. No i pytanie, czy takie posunięcie f6 mogę, mogę sobie pozwolić zagrać. No co tak, f6, on g6, hetman h6, skoczek e6, skoczek f4. No i chyba już punktu g7 nie zabezpieczy. A jak on nic nie zrobi, no to ja mu po prostu zbiję na G7. No już nie mówiąc o Hetman G5, tak? No dobra. To wydaje się, że po zawodach. Jeżeli skoczek E6, no to skoczek bije G7, skoczek bije G7, e, Hetman G5. No to brutalna siła tutaj na skrzydle królewskim, ale to jest dosyć typowe w tych strukturach. To znaczy, jeżeli czarny błyskawicznie nie ruszy z tą kontrolą na hetmańskim i pozwoli białemu przygotować sobie na spokojnie ten marsz pionami, no to wtedy z przeciwnika nie ma po prostu co zbierać. Czarny musi bardzo szybko ruszać z tą kontrolą, inaczej to pozamiatane. No dobra, to ja zgodnie z planem biję na g7. To tu pan przeciwnik zamierza odpowiedzieć no nie wiem chyba, że on pionka po prostu weźmie no i to ten pionek nic nie zmienia, tak, no bo to skoczek e8, on będzie mógł sobie zbić ale nawet na e8 nie będzie mógł odbić, no bo hetman g5 z matem no dobra Okej. Okay. No i teraz Hetman G5, tak? Jest problem, a czymkolwiek jak on zbije na E8, no to wtedy właśnie wjadę z matem. No nie wiem, jeszcze może tutaj coś szachować utrudniać mi życie, ale. Dobra, to odejdę sobie na no spokojnie. Jeszcze jakiś wieża B1 od biedy on może próbować, nie? Ale to nawet na H4 się schowam. Także. A, królem ucieka. Walecznie, walecznie do końca. No ale dobra, no to skoczek d6 i już ten król dalej mi nie ucieknie. No yy, i to jest dosyć typowe, to znaczy jeżeli piony mają odpowiednie wsparcie figur i idą do góry, no to wtedy z przeciwnika kompletnie nie ma co zbierać. A tutaj rzeczywiście to, to wsparcie figur było bardzo, bardzo solidne, ponieważ właśnie się postarałem skoncentrować te moje siły na skrzydle królewskim i dopiero później tymi pionami ruszyłem. No, tutaj to dwa ruchy do mata, także e, wydaje mi się, że już tutaj nawet nie ma co próbować przeciwnik. No nie, bo nie ma jak tam przestawić czegokolwiek do defensywy. No dobrze, więc udało się zwyciężyć. Dobrze, więc drodzy widzowie, zapraszam wszystkich do odwiedzenia mojego nowego sklepu z kursami, kubkami, między innymi takimi koszulkami, ale przede wszystkim kursami. Kursy myślę w tym sklepie najfajniejsze. Także dawidszachuje.pl Ukośnik sklep. Teraz mam sklep połączony z blogiem. Także link znajdziecie oczywiście w opisie tego nagrania. A jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. I cóż, zapraszam wobec tego na tydzień za tydzień. A jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły co do nagrań bądź jakichś nowych serii, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach. Także dzięki wszystkim za uwagę i pa pa!